Na wczorajszym filmie nie robiliśmy wyścigu, ale tym razem wpadłem na pomysł, gdzie ze mną w ogóle nie wygracie. Nie macie szans, bo to nie będzie wyścig na bieganie, skakanie, latanie czy ściganie się z mobami, tylko po raz pierwszy na pływanie. Kto będzie szybszy? Ty klikając łapkę w górę pod tym filmem, czy ja płynący do tego pomostu z takiej odległości, troszeczkę dam wam forów, odpłynę. Ja generalnie jestem zawodowym tym pływaniem. Pływam już 30 lat około, no coś ten desen, więc no nie macie szans. I startujemy za 3, 2, 1, już płynę w bardzo szybkim tempie, nie zdążysz, tylko mam lekki problem, bo jakbym źle płynął. Co jest? Ta postać mi się nie chce przechylić. Ej, to nie fair, to przez Minecrafta, ja inaczej pływam w prawdziwym życiu i w Minecrafcie. Co jest? Wyleczysz się, rzucił, o, co próbuję? Czy on przed chwilą się rzucił i chciał mnie uratować? Ale ty jesteś dziwny, villagerze, co to miało znaczyć? Przecież wy tak nie skakacie do wody, to było bardzo dziwne. Czy ty jesteś moim nowym przyjacielem? Wreszcie będę miał kolegę. Dziękuję. A czy kliknąłeś łapkę w górę? Proste, zasadowe pytanie. Jeśli tak, no to jesteś okej, to jesteś w porządku. A jeśli nie, no to trzymaj się, na razie. A subskrypcję kliknąłeś? Ej, halo, no nie, dobra, żartowałem, przepraszam, zostaw mi chociaż łapkę, panie villagerze, i subskrypcję, bo wbijamy 400 tysięcy, jeśli jesteś nowy, nowa, no to kliknij jednego subskrybera, ja będę mu naprawdę wdzięczny, też wpadajcie na mój główny kanał Smyslow, tam wbijamy 800 tysięcy, tak mało brakuje, no weźcie, pomóżcie, klikajcie, wbijamy okrągłe liczby do końca tych wakacji, albo nie, do końca lipca, ja w was wierzę, jesteście najlepsi, dziękuję widzowie, a dzisiaj mamy wspólny ekwipunek z Lightheadem. Wcześniej miałem ze Sirenem, ale Lighthead jest jeszcze silniejszy. Ma lampkę, którą potrafi oślepić, zaciemnić i jeszcze no, dużo rzeczy. Oglądajcie do samego końca. W EQ już mamy coś takiego. Patrzcie, ile tych itemsów. Tutaj Corrupting Mess, tutaj Bloodless Bucket, Ferite Dripriti. Co to? Dripriti, Messe, Srese, Świnia. Ej, zaraz, czemu tutaj pisze przywołaj świnia? Świnia. Jaki tutaj jest błąd? Jaka świnia? Świnia, przecież tu źle napisane. O co chodzi? XD? Dobra, idziemy dalej. Czarny standard, czyli związany z Lightheadem. Czarne łóżko. Heavy plated shield. O, shield. Wow, to możemy chronić. Ok, lecimy dalej. Mamy Superium Heim. Spróbujmy już to od razu założyć. Na czerwono jesteśmy cali. Jak ja wyglądam? Wow, mogę się z każdym nawalać. Ale generalnie ten Lighthead jest zły. Nie wiem, jak na mnie zareaguje, bo ze Sirenheadem jeszcze było ok. Tutaj już zauważcie, sprowadził inne postacie związane z nim, widzicie? I one chyba nie są przyjazne. O, uderzyły mnie, ale za to bardzo powolne. O, teraz stanęły i się na mnie patrzą. Halo, możemy zostać kolegami? Proszę bardzo, ładnie. Ja nic wam nie zrobię. Uśmiechnięci jesteście, nie? Halo, au, czemu mnie bijesz, jak do ciebie podchodzę? O, ty gościu malinowy. Chcesz mojej tarczy? A, masz! Dostał hitola. Jeszcze drugiego masz? Ała, ej, tyś mi oddał. Ja wam dam. Czekaj, z mieszczyka go uderzę, tego czerwonego. Pisze tutaj Supremium Srata. Okej, uwaga. A, masz! Pod na hito. Nieźle. A ten drugi, zacznijmy. Nie, ja masz! Też pod na hita. Jaką ja mam moc, jaka siła. A ten shield, czekaj, przetestujmy to. Musimy zobaczyć dużo rzeczy. No i znaleźć Lightheada, także bądźcie razem ze mną, oglądajcie bez przerywania. A weźmy do tego mobka, zobaczymy, czy dostanę jakieś obrażenie, tylko żadnego tutaj nie widzę, strasznie dużo materiałów. One jakieś dają śluzy ze siebie. Mamy tego dookoła, na tym całym świecie to zrobili. Ojeju, creepy. O, widzę jakiegoś, już tam się glizda. Glizdoży tutaj. A, no, uderz mnie. Pa, nie może! Odbijam atak! Świetnie! O, fajna tarcza! Ty, co on robi, pa? Skacze sobie! Co jest? Odbiłem go tą tarczą? What? Jakby sam się odbił. Lol, pa, idzie. Odbija się od tarczy, ty. Ale co jest? Ale tym nie zasłaniam jakby całego swojego ciała, nie? Pa, jak się bum! I podchodzi i odbija. Bum! I znowu. I tak może w nieskończoność generalnie, nie? Podchodzi, bum! I odbija. Wow! Ten, co mi przed kamerę wszedł. Nic mi nie zrobicie, ha, ha, ha. Odbijam się od tego shield, pa. Ja mogę w niego wchodzić i on będzie się odbijał. Kozackie to jest. A mamy coś jeszcze tutaj z boku. Pisze rewolwer? Wow, no nieźle, mogę go użyć? Cześć, strzeliłem! Co? Walnęło!
To działa! Nie ruszajcie się, bo będę klikał. A masz, też stój, inaczej użyję. No, daję ci szansę. Zatrzymał się, posłuchał, okej? Ty się nie ruszaj. O nie, on sprawdził kolegów! Patrzcie, ile ich jest! Nagle 5, 6, 7, 10, 20! Więcej was matka nie miała? A macie, żrejcie to! A masz, dostał, ło! I kolejny, jedźcie to! A masz! Jak jeszcze nam, fajnie. Ej, kilka na raz podał. Jeju, ile tego jest w tej maści jakby. Masz, podajcie. No zostawmy troszeczkę sobie tych naboi. Ile mi zostało w ogóle? Chyba 3 sztuki na Lightheada. Mamy też nowe TNT. Chunk Buster, Bunker Buster, What Zeus, Water Flute. To jest powiązane wszystko z tym Lightheadem. I też mamy jakieś nauszniki. Air Defenser. A, rozumiem. To jest jakby do tej strzelby, do rewolwera. I teraz nie powiem tego słuchać, czego uwaga. Ta! Słyszę to mniej! Ściszyło się normalnie! Dzięki tym słuchawkom! Rozumiem, ale super! Jak ja teraz wyglądam? Słuchawki w Minecrafcie? Lighthead to nosi? Naprawdę? Nie, nie wierzę w to. Okej, jeszcze mam jakieś maści, dobra, załóżmy. No i też jajka przyzywające aloryb, latająca krowa, żelek, chicken hat, o, chicken hit, ghost pig, przywołaj świnia, no to widziałem wcześniej czarne łóżko, oj, już mnie nawala. No nie, nie, odsuńcie się, bo was pokonam, rozwalę. A masz, jedz to, żryj, żryj. No, chodźmy do wioski, szukajmy Lightheada. O, co jest? Czy ja latam? Dzięki tej zbrójce! No nie! Nie wierzę w to! Na survivalu normalnie mogę latać! Jeszcze w dodatku tak szybko! Wow! Co ta zbrójka ma? Zobaczmy efekty. A jest! Set bonus, flight, rozumiem, flight, jest, możemy, no, dzięki tej zbrójce latać nam ona daje. No to świetnie, będziemy mogli uciekać przed Lightheadem albo jakimiś stworkami. Jeszcze ten czerwony mieczek też sporo nam może dać, ale ja bym chętnie przetestował te TNT. Jestem generalnie fanatykiem, fascynują mnie takie rzeczy. Mamy też jajka, a przywołajmy sobie chicken head, zobaczmy co to jest. Poczekaj, zjedzmy może, ej, zaraz, czerwone jabłko też mam, nie zauważyłem tego wcześniej. Też się nazywa super premium, jakieś dobre jabłko, czerwone, zaklęte, podobne coś typu złotego. Uwaga, jem widzowie, ale na wasze przyzwolenie. Kto chce, to klika łapeczkę w górę. Jeśli byście chcieli, ja nikogo nie zmuszam, to jest dobrowolne. Klikamy za 3, 2, 1 i już, już, amciu, amciu. Wow, jakie efekty dostałem. Co? Absorpcja druga, szybkość druga, siła druga, odporność druga, regeneracja druga. Ej, te jajko jest niesamowite. Wszystko mam na czerwono. A może to jest w postaci takiego nie powiem co dalej. Nie chcę tego na głos mówić. No i przywołajmy jakieś tutaj z tych jajek. Zobaczymy co wyklujemy. O! To jest ten! To rozumiem, ja widziałem tą postać wcześniej. Chicken hat, o nie! Wpadłem do studni. Jak ja teraz wyjdę? A, mogę latać, zapomniałem. Oj, masz! Dostajesz ode mnie hita! Gin! Co? Nie padł! Dopiero na 2 hity, ile to co ma serduszek? O lol. Dobrze, przywołajmy coś innego. Uwaga! Hororadę. Horara. O! Też to pamiętam. A jak mnie bije, jest szybsze. Ale tu jest creepy, straszne. Czego wy ode mnie chcecie? Bądźmy kolegami. Gdzie masz Lightheada? Zaprowadź mnie do niego. Ale już! Rozkazuję tobie. Słyszysz ty mnie? Ponimaju czy nie? Rozumie ja? Ej, stanął, patrzy się. Nic nie robi. Nie bije, nie macha? Chyba rozumie. Halo, ty ponimaju! A, uderzył mnie znowu. Bądźmy kolegami, powiedz, gdzie jest Lighthead. A, bo cię pokonam. No nie, nie, to nie, to nie, to nie. A, masz pana hita. Zobaczmy, co jeszcze mamy w eku, bo to jest bardzo ciekawe. No też TNT do wykorzystania i kolejne jajka przyzywające te postacie takie dziwne. A, latająca krowa, to mnie zastanawia. Ej, tam coś stoi w ogóle czarnego. Ty, zaraz, to jest postać od Lightheada? Patrzcie, jest czarne i ma oczy. Nie, to wygląda mi na nula. Ej, kim ty jesteś? Udal się. Ty, miał być tu Lighthead, a nie nul. O co chodzi? Jak on wszedł na mój świat? Jest to nierealne. Co? I słyszę jakiś dźwięk, jakby smoka. Nulu, ogarnij się. To jest niemożliwe, widzowie, tutaj powinien być Lighthead. Żaden nul. O co tutaj chodzi? Nie, nie, udal się, boję się ciebie, nulu. Ja chcę Lightheada. Wynoś się z mojego świata, słyszysz? Nie idź za mną. No o. Odlatuje w stronę słońca. Chyba zrozumiał. Co tu się wyprawia? Ja się boję, widzowie. Bo takich postaci to ja nie zapraszałem. Nie pojawiałem na tym świecie. Nie powinno w ogóle być. Jak on tu wszedł? Jak on tu wbił? Czy to jest normalne? Czy to jest... nie, nie. No, jeszcze zagrzmiał. Ty, co wyprawia? Macha mieczem. Tak, padził, paju. Wypłat z tego świata. Paszą wąt. Sprawdźmy dalej. Zaraz szukajmy tego Lightheada. Powinien być. Przetestujmy jeszcze te jajka, które respiące nie wiadomo co. Tutaj pisze aloryb jakiś. Wow! Co to? Wieloryb, aloryb! Ja on się nie mieści.
Wzięli go! Co? Tam coś wybuchło jeszcze. Co to był za wybuch? Halo, Lightheadzie, to ty? Kto tutaj się znajduje? Było jakieś postanowione TNT? Jaki wybuch dosyć duży. Pokazywać się, ale już! Inaczej rozwalę. Nie, nic nie widzą. Nie, ale mega dziwna sprawa, bo jakby TNT wybuchło, coś tego typu, nie? Tylko kto mógł to postawić? No chyba... Ty, no szkoda mi tego wieloryba, bo jakbym zrespił go ten... bo musimy mu się wydostać. Pchajmy go! Mocno, widzowie, wspólnie! Do wody go, do wody go! O, za ciężki, nie dam rady. Potrzebowałbym pomocy. Czy jest tutaj może tak z 20 widzów, albo może z 50? Żebyśmy go wepchali, bo no nie da rady. Ty, no za gruby jesteś. Chłopie, po co ty jadłeś? Zablokował się w drzewach pomiędzy. No nie pomogę mu. No chyba, że go uderzy raz z tego mieczyka. Albo, a, no walnę go raz. No i padł, dobra, pomogłem mu, widzowie. Wydostałem go. Zniknął se wsiną dal. Okej, testujmy, zobaczmy dalej. Ghost Piggy. Wow, ej, ja tą Piggy kiedyś widziałem. Ona jest jakby duchem, bez nóg. Co ona tutaj robi? Jak możliwe? I nawala mnie. Stojąca świnka. Czajcie? Jakie to dziwne w ogóle. Ej, czemu mnie bijesz, no? Czemu wszystkie moby muszą mnie nawalać? Jestem przyjaznym, miłym chłopcem. Dobra, a masz? Nie padł na hita, co? O, dopiero padł na dwa. Niektóre postacie są silniejsze. Okej, przywołaj latająca krowa, tutaj pisze, uwaga. Ej, to mi się przypomina z niebem. Patrzcie, ta krowa ma skrzydła. What? I jest jeszcze w dodatku złota. A w tej bajce były smoki? Jeszcze tego tutaj brakuje. I jakichś ufolutków, krasnoludków, kosmitów, jeszcze nie wiadomo czego. No ale klikajmy, zobaczmy dalsze jajka przyzywające. No ciekawe to, tutaj pisze żelek. No okej, żelek. Ta, pojawił się. Ojeju, ja lubię żelki. Co jest? Co tu się... Ej! Żelek mnie porwał! A! Co tu się dzieje? Patrzcie! Skakał! I padnął w wodzie. Ale to było mega dziwne. Czajcie? Żelek chciał mnie porwać. Z małego zamienił się jakiegoś dużego i wszedł we mnie. Nie, jeju, co tu się wyprawia? Co będzie dalej? A to dopiero początek jeszcze. Uważajmy, bądźmy ostrożni. Mamy kolejne jajka. Ta, jeszcze jedno. Tutaj pisze świnia. Nie świnia, tylko świnia. Uwaga, co będzie? To jest ta świnia... A! Świnia ze skrzydłami, tak jak ta krowa. No nie, naprawdę? Jak wam się to pojawiło? Świnko, czy mogę na ciebie usiąść, czy coś? Nie, nie mogę niestety. A na krówkę zobaczmy. Jakbym latał na nich, to byłoby świetne. Nie, nie da rady, klikam, ale nic się nie dzieje. A zostawmy ich, niech sobie tutaj są. Co jeszcze mogę zobaczyć? Mamy też TNT do sprawdzenia, które jest nowe. Łuski mi zostały same i tylko dwa naboje. Oszczędzajmy na Lightheada, bo ta broń jest fajna. Jak ją trzymam, nie? Stać, widzowie, postrzelam. Uważajcie na mnie. Dobra, ej, bo ja już się śmieję, odbija mi. Ogre Smyslow, bądź poważny. Skupmy się na Lightheadzie. Ale te itemy też są zarazem takie śmieszne i ciekawe. O, co tu wszedłeś? Do wioski? Ja ci dam. A masz, ryj ten miecz. Nie ma tutaj wchodzenia. Uratuję wioskę w Ledgerwo. Ej, ich jest za dużo. Jakby się respią. Ojeju, naprawdę ich jest sporo. A masz, podajcie. Co z niego wypadło w ogóle? Dostałem do eku. Ty, masz Inferium Essence. Co to, mogę to zjeść albo coś? Czekaj, zobaczmy, uwaga. Ej, widzę Lightheada! Jest tam! Ton, Lighthead! Dobra, dobra, podbiegajmy. Tylko ostrożnie, ostrożnie. Tylko to wyrzućmy, bo nie wiem, jakieś dostałem. Zaraz, to nie jest Lightheada. To jest Sirenhead? Co? Ja nie sprawdziłem żadnego Sirenheada. O co tutaj chodzi? Sirenheadzie, jak się pojawiłeś? Ja chciałem Lightheada. Nie, niemożliwe. Wcześniej Null, teraz Siren. Jeszcze kogo tutaj brakuje, no? Wyrzucił coś w ogóle. TNT, a to od ciebie. A gdzie masz swojego brata Lightheada? Prowadź mnie. Weź, please, dam ci, co będziesz chciał. Ale zapłać mnie do niego. Ja chcę mieć z nim wspólny ekwipunek, a nie z tobą, ani z Nullem. Jeszcze tu Herobrine'a brakuje, to już buchnę śmiechem wtedy, nie? No ja tych postaci, widzowie, nie ściągałem. Więc jak możliwe, że oni mają dostęp tutaj? Mega dziwna sytuacja. Ale słuchajcie, jak wbijecie pod tym filmikiem 20 tysięcy łapek, albo chociaż te 15, to w następnym odcinku robimy wspólny ekwipunek ze wszystkimi postaciami. Przykładowo, Null, Herobrine, Pennywise, Entity, Siren, Lighthead, Longhorse, kto tam jeszcze był? Możemy dołożyć do tego Freeza, albo tam i może jakichś youtuberów. No wszystkie postacie będą. I może youtuberzy. Co wy na to? Wbijajcie łapeczki. Jeśli to zrobicie, to będę wiedział, że wtedy jesteście chętni, nie? Okej, mamy coś jeszcze. Blockhole, TNT. TNT razy 10. Okej, to możemy sprawdzić. Podpalić, tylko nie mam krzesiwa.
Sarnhedzie, możesz mi pożyczyć ogień? Wziął, ogień, krzesiwo, do podpalenia. Wziął, rozumiesz mnie czy nie? Wyrzucił, tak, zrozumiał. Okej, mamy, podpalamy, zobaczmy co się stanie. Oddalamy się, trzeba uważać, bo to TNT 10. A, co? Wysadziło mnie? Jak? Niby, co? Lol, nie spodziewałem się tego. O nie, straciłem wszystkie itemy. Nie spodziewałem się tego, widzowie. Ale mi smutno z tego powodu. Wkurzyłem się trochę, gdzieś o drodze. O nie mam itemów. O, jestem w koło wioski. Dobra, super, cieszę się. Ale to TNT rozwaliło. O nie, popsuło całą wioskę. A jak nie połowę, nawet tutaj sięgło. Że co? Ty, Kilof ode mnie wyskoczył. A nie, to skrzynki, myślałem. A gdzie moje itemy wcześniejsze? Tutaj gdzieś się rozprzestrzeniły. Jakby wyleciały w kosmos i to dosłowny. Lighthead może się wkurzyć, bo mam właśnie z nim wspólny ekwipunek. I on te itemy też stracił. Dobra, Serenie, weź mnie zaprowadź do Lightheada. Ja go chcę dzisiaj w tym odcinku. Nie ciebie i nie innych. Już się pioruny pojawiły. No nie, nie wierzę w to. Kto tam grzmi? Ja wam dam! Ciszej, ale co jest? Burza w czasie za dnia? O, Serenie, to ty robisz? A, bo to może Lighthead. Czekaj, podbiegnijmy to sprawdzić. No, znowu pioruny nawalają. Tylko proszę, żeby to nie był nul, no. Nulu, ogarnij się, teraz tam nawalam na środku. Serenie, prowadź mnie do Lighthead. A! O, jak się wystraszyłem, jeju! To Herobrine! Co tutaj robisz? Co niemożliwe, ciebie też nie zapraszałem do wspólnego ekwipunku. O, patrzy się na Serenheada. Jak ja się wystraszyłem. Jeju. O, nie spodziewałem się tego, widzowie, totalnie. Co tu robi Herobrine? Co tu robi Nul? Co tu robi Serenhead? I jeszcze kogo tu brakuje? No ja chcę tylko Lightheada, a nie was. Odbiegam od nich, albo Serenie, zapraćmy do Lightheada, no. I daj mi zbrójkę, rzeczy jakieś. Albo ani ja z nim wspólnego ekwipunku nie mam. Byś musiał mi rzucić po prostu. Serenie, zrób to teraz. Czerwone itemy, jabłka najlepsze. Masz takie coś czy nie? Serenie, co się stało? Nic nie widzę. Gdzie mi tepło? Co te postacie robią na tym świecie? I jeszcze małe karton dogi, które tutaj biegają. Rój. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, widzicie? Takich małych brzdąców czerwonych. Tutaj, o, kolejny, znowu. Trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jeszcze karton dogi tutaj są. Więc karton dog też powinien być. Ile postaci. I słuchajcie, idę sobie tak, szukam tego Lightheada. Przyzywam, krzyczę, patrzę i tak dalej. I nagle pojawiło mi się w eku tyle jasnogłazu. Bardzo, bardzo dużo. Z takami, tu jest naprawdę z kilkaset, tysiąc. Więc tutaj w pobliżu musi być gdzieś Lighthead we własnej osobie. Może to będzie ta wioska villagerów? Uważajmy, bo nie mam zbrójki, nie mam, żeby coś zjeść, cokolwiek i tak dalej. W tym jest problem, no wcześniej miałem to, ale straciłem przez głupie TNT. Uważajmy, Lightheadzie, to ja z Myslow, nic tobie nie zrobię. Przepraszam, chciałbym ciebie zobaczyć. O, widzę jakieś ślady dziwne i ścięte drzewo. Wow, to nie wiem, czy to jest normalne w Minecrafcie. Możecie napisać mi, widzowie, w komentarzu. Co to jest? Czekaj. A rozwaliłem, ale nic się nie pojawiło. Jaka dziwna ziemia. I... aha, może to przez tego Lightheada. Był tutaj na bank. Ej, villagerze! Akurat zbiera. Widziałeś Lightheada? Tutaj przychodził może? Halo, czemu ty się ode mnie odwracasz? No naprawdę, on jest zajęty tym ogródkiem, nic mi nie pokaże, nie powie. Jak się nie pojawisz, to wyrzucę wszystko z eku, jasnogłaz, nie będziesz miał nic. Już wyrzucam, raz, dwa, trzy, cztery, no pojaw się. Wow, nagle pojawiło się oślepienie, nic nie widzę. Spadłem jeszcze do, w domku, schowajmy się. Jest tutaj, na 1 000 000%, było, o i minęło. Oni też się schowali. Stefan z drugim Stefanem. Się wkurzył Lighthead, bo wyrzuciłem jasnogłaz. Gdzieś musi być w pobliżu. Oj, co jest zamurowane? Jak stąd wyjść wtedy? Co tu się stało? Halo, albo ktoś nas zamknął. Może to Lamphead, Lighthead. Okej, wyjdźmy tędy. No eju, nie mogę się wydostać. Mnie trzymają. Wypuśćcie mnie. Halo, czekaj, muszę przeskoczyć. Albo wywalajmy cały czas ten jasnogłaz i wtedy będzie się wkurzał. I może gdzieś się pojawi to on. Idzie na mnie. Wow, zbliża się, przesuwa villagera. Ej, co ty mi chcesz zrobić? Lightheadzie, nie ruszaj. Mamy wspólny ekwipunek, przepraszam. Ty, Stefan go zatrzymuje, ne? Ej, jak idzie długi.
Wow, wspina się. O nie, schodzi znowu. A! Nie, tylko mnie nie bij, tylko mnie nie bij. Przepraszam, przepraszam. Wow, wyskoczymy. O nie, 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 nie. Wow, słyszę jego dźwięk. A, coraz bliżej mnie. On mi chce coś zrobić, on mi chce coś zrobić. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Wow, coraz bliżej. A się boję. Jego on jest bardzo długi. A jest groźniejszy niż ten Silenthead. Dlaczego tak idziesz do mnie? Na pewno chce mnie pacnąć. Albo, bo wkurzył się, bo ja mu wyrzucałem jasnogłaz. Mamy wspólny ekwipunek. No i w ekwipunku jest pełno jasnogłazu i nic więcej w zasadzie. Czekaj, patrzy się. O, do kogoś idzie? Gapi się na dół. Czekaj, czekaj. Coś chyba chce zrobić? A nie, spojrzał się znowu na mnie. Ty, pokonał kogoś. Zaraz, co on zrobi? O nie, pokonał villagera. On chce wszystkich rozwalać. On jest zły. A nie taki dobry jak Sirenhead i wydaje jakieś dźwięki w dodatku. No i mamy wspólnie tylko wszystko jasno. A, podchodzi do mnie, nie, 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 nie ma, nie ma, nie ruszaj mnie. Nie ma, ja ci dam ty. Nie, oślepił mnie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ale się boję jego, co mi robi, nie, nie. Lightheadzie, lapheadzie, lapheadzie, lightheadzie, strikeheadzie. Nie rób mi nic, przepraszam, przepraszam. Jak się boję. O, stoi tutaj, mamy go. Jestem, patrzy się na mnie teraz. Wow, próbuję wejść, co? Skacze. O ty gościu malinowy, on mnie chce pacnąć na 1000%, ale ja nie mam zbrójki, żeby się uchronić, wiecie? A on jest mega długi, musiałem się dosyć wysoko wybudować, aby uniknąć tego uderzenia. No jeju, no i mamy co, tylko jasnogaz, wyrzućmy wszystko, się wkurzy i tyle. Jak jesteś niedobry, no to nie ma jasnogazu, nie ma nic takiego, ha ha ha, nie będziesz miał nic, wyrzucam. I ziół, i kolejne, i jeszcze tak będę wyrzucał, i jeszcze. Znacie jakiś może skrót, aby to wyrzucić wszystko na raz jednym przyciskiem? Czy coś, widzowie? Jeśli tak, no to napiszcie mi, byłbym wdzięczny. Bo ja to wyrzucam tak ręcznie, nie? Klikam myszką. A czy jest jakiś przycisk, żebym to wszystko wyrzucił od razu? To znaczy, w sensie, nie wiem, klikał szybciej. A tak to przenaszam. Dobra, wyrzuciliśmy dużo. O, odszedł. Wskoczył, o, podbiega, podbiega, wkurzony, wkurzony. A, nie możemy sięgnąć, jesteś za mały. Kurdupel. Ha, 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 i co mi zrobisz? Ta la 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 la. Kurdupel jesteś, nic nie potrafisz. O, schodzi na dół, idzie sobie. Tutaj wyrzucajmy jeszcze kolejny jasnogłos. On się chyba mocno wkurzył, bo opróżniliśmy mu ekubo po prostu. I mamy puste, nic się nie znajduje. Ex, zejdę, czekaj, może byśmy go raz uderzyli? Tak, z ciekawości. A masz, padaj, dostał, ha, dostał hita. Papa, biegnie, biegnie na mnie, a masz. A masz, nawalam go, patrzcie, nawalam go. Bum, bum, bum. Jaki słaby Lightheadzie, jest słaby. Pa, nawalam go normalnie, nie podejdzie do mnie. Stoi, zatrzymał się. Jaki słabeusz, co mi zrobisz? I co, nawalam mu w te patyczaki, te nóżki. Ha, 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 jesteś słaby Lightheadzie. A masz, podaj. O, no hita, wykrzywił mi rękę aż. Co tu się stało? Grać Smajso został zabity przez Lamphead. Widzicie? Jeszcze mnie oślepił w dodatku. No nie, on nie był taki miły. Ajajaj. Dobra widzowie, chciałbym was teraz zaprosić na mój drugi kanał Smyslow. Tam możecie wbić, zostawić mi subika. Wbijamy 800 tysięcy, naprawdę byłbym wdzięczny. Jeśli byś mógł, mogła wpisać sobie ten Smyslow i na ten mój główny kanał tam wpaść na chwilkę, kliknąć subskrybera, to z góry dziękuję. Tak samo na mojego Facebooka i Instagrama, gdzie macie moje zdjęcia, napiszcie do mnie. Ja wam odpiszę komuś, zaobserwujcie. Wbijamy tam też 40 tysięcy obserwujących w ogóle na Facebooku i na Instagramie. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem i 4 ostatnie filmiki, które na środku ekranu wam się wyświetlają po prawej stronie, po lewej, u góry, na dole. Kliknijcie sobie w jakiś. Ten odcinek już się kończy. Dziękuję za oglądanie. Jutro możemy zrobić odcinek, gdzie mam wspólny ekwipunek z 10 albo z 20 postaciami, nie? Także subskrybujcie z dzwonkiem i trzymajcie się. Miłego dnia. Na razie.